Pomimo obostrzeń i ograniczeń subwencji oświatowej, zwłaszcza w dziale edukacyjnym, nie zrezygnowano z kontynuacji miejskich inwestycji. Największym dokonaniem 2020 roku to oddanie do użytkowania hali sportowej przy szkole podstawowej nr 5, bo na początku 2020 roku została oddana do użytkowania. To hala, na której dzieci, dorośli, wszyscy, którzy pragną uprawiać sport, mogą grać i w piłkę nożną, i w koszykówkę, i w siatkówkę, i w piłkę ręczną. To hala, na której mieści się 7-metrowa ścianka wspinaczkowa. Na tej hali może zasiąść przeszło 200 osób jako publiczność. W związku z tym jest to hala nowoczesna, która w konkursie Modernizacja Roku otrzymała wyróżnienie w kategorii Obiekt XXI wieku. Bardzo nowoczesny, z pełnym zapleczem, z prysznicami, z toaletami, z pomieszczeniami na sprzęt, który także został zakupiony jako nowy do tej hali. Więc uczniowie i ci wszyscy, którzy korzystają czy będą korzystali z tej hali z powodu dzisiaj zablokowanej z powodu pandemii, mają do dyspozycji piękną, nowoczesną halę, ale także nowoczesny sprzęt, w który ta hala została wyposażona. W ramach tej inwestycji, którą żeśmy realizowali, która kosztowała przeszło 10 milionów złotych, wbudowano także miejsca parkingowe, wbudowano drogę dojazdową do tej hali. Nie zapomniano też o realizacji zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego. W 2020 roku na terenie naszych szkół, na terenie szkoły podstawowej nr 11, 8 i szkoły podstawowej nr 9 powstały wiaty rowerowe. Dodatkowo na terenie szkoły podstawowej nr 8 i 11 powstały miasteczka do nauki jazdy na rowerze, takie miasteczka rowerowe, można tak powiedzieć, gdzie dzieci mogą uczyć się jazdy na rowerze, gdzie są znaki, gdzie można zdawać kartę rowerową. Budowa kolejnego boiska w mieście Wejherowo, boiska do tym razem piłki nożnej na osiedlu Sucharskiego. Duża inwestycja, boiska z trawy sztucznej, czyli takiego już na najwyższym poziomie. Nie zabrakło inwestycji drogowych. Nie tylko utwardzono drogi, jak na przykład Południowa, ale zakończono potężne zadania jak metropolitalny węzeł Kwiatowa wraz z parkingiem między dworcem PKP a Krajową Szóstką i wybudowaniem tunelu pod torami kolejowymi. Inwestycja, która pochłonęła około 40 milionów złotych, z bardzo olbrzymim dofinansowaniem zewnętrznym, ale jednakże był to duży zakres i bardzo trudny zakres do zrealizowania. Parking na 200 aut przy dworcu PKP to nie jedyne miejsce postojowe, które w ubiegłym roku na terenie miasta wykonano. Budowa parkingu przy szpitalu, czyli przy ulicy Jagalskiego. Przypomnę, że dogadaliśmy się z samorządowcami powiatu wejherowskiego, z prawie wszystkimi gminami i z powiatem, żeby tą inwestycję dla naszych mieszkańców powiatowych zrobić wspólnie. W ubiegłym roku rozpoczęto także wiele inwestycji drogowych, które są aktualnie wykonywane. To m.in. budowa połączenia między ulicami Sucharskiego a Strzelecką oraz rozpoczęcie budowy ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego. No ale nie samymi drogami człowiek żyje, więc jeszcze oprócz tych drogowych mieliśmy inne realizacje. Taka inwestycja, która bardzo mnie cieszy, to Park Cedron, takie kolejne miejsce zielone w centrum miasta, trochę oddalone od Parku Majkowskiego i dużo oddalone od Parku Kaszubskiego, który w tej chwili realizujemy. To nie jedyne inwestycje. W 2020 roku przygotowano m.in. dokumentację projektową, chociażby związaną z budową parkingu przy ulicy Zamkowej czy przebudową ulicy Budowlanych i Halera.